Nowoczesne boisko i sala gimnastyczna to inwestycje, na które szkoła podstawowa nr 3 w Puławach czeka od wielu lat. Położona po sąsiedzku szóstka korzysta z nowoczesnej infrastruktury od listopada 2019 roku. W marcu tego roku Urząd Miasta ogłosił przetarg na stworzenie obiektów sportowych dla trójki. Na ten cel przeznaczono niemal 12,5 miliona złotych. Okazuje się jednak, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie kosztów oszacowanych przez oferentów. Najtańsza propozycja wynosiła bowiem 14 milionów 830 tysięcy złotych. W związku z tym przetarg unieważniono. Wkrótce miasto ma przygotować nowe warunki. Według założeń unieważnionego przetargu powstać miały wielofunkcyjne boiska z nawierzchnią syntetyczną i oświetleniem oraz sala gimnastyczna z nowymi instalacjami elektryczną, sanitarną, wodociągową oraz grzewczą.